Psalm 15. Psalmista przypomina nam, że zwycięzca zasiądzie na tronie Pana. Co trzeba zrobić, żeby zasiąść na tronie razem z Panem? Czyli możemy powiedzieć to o dużej bliskości. Na tym tronie, w którym zasiada sam Pan, sam Najwyższy, sam Bóg. I psalmista przypomina o sprawiedliwości, przypomina również o pewnej prawości wewnętrznej, czyli postępowanie zgodnie z prawem, ale mówi, że ten człowiek musi mówić prawdę w swoim sercu. To jest niesamowicie ważne. Stanąć w prawdzie ze swoim życiem, najpierw przed sobą, w swoim sercu. Serce, czyli całość mojego człowieczeństwa, cały ja muszę stanąć w prawdzie, nie tylko w jakimś wycinku, ale muszę spojrzeć na swoje życie i stanąć w prawdzie, zobaczyć, co jest prawdą, co jest w moim życiu dobre, a co jest w moim życiu złe. To stanięcie w prawdzie, ono nie jest symboliczne, ono musi być bardzo realne. Dzisiaj może nam nawet trudno to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że często mówimy o tym, że prawda jest w jakiś sposób relatywna, że tej prawdy może nie ma, że prawdę ma każdy. Oczywiście prawda jest w relacjach, bo rzeczywistość jest w relacjach, ale ona jest zawsze prawdziwa. I tutaj musimy stanąć w prawdzie, nawet jeśli nie jest to dla nas korzystne. Musimy mówić prawdę i stanąć w prawdzie. Psalmista mówi, ten, kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, czyli robię rzeczy, które może są niekorzystne dla mnie, ale robię je w imieniu prawdy, bo wiem, kim jestem. Wiem, gdzie jest mój grzech, wiem, gdzie jest moja zasługa, staram się tego nie zamydlać. I jeśli będę potrafił stanąć w prawdzie, rzeczywiście Pan posadzi mnie na tronie, razem z sobą, bo wtedy jestem zwycięzcą. Nie wtedy, kiedy mówię wszystkim, że jestem idealny i przed sobą udaję, że jestem idealny, ale wtedy, kiedy stanę w prawdzie i zobaczę również to, co w moim życiu wymaga zmiany, naprawy, wtedy mogę być prawdziwym zwycięzcą.